Cześć, witamy Was w maju. Na maj środowisko GAP przygotowało masę atrakcji, przede wszystkim konferencje, ale maj jest też miesiącem sympozjum. Zacznijmy od tego, że OpenAI's Economy Summit jeździ po całej Polsce, mówiąc o firmie idei. Był w Warszawie, a 9 maja będzie w Łodzi. Następnie 11 maja wraca do Krakowa i tutaj serdecznie Was zapraszamy do pawilonu G, do sali 13 w godzinach od 11 do 13. Odbędzie się tam dyskusja na temat odpowiedzialności i przede wszystkim wartości, które leżą u podstawy bankowości i sektora finansowego. Całość dyskusji odbywa się w języku angielskim. Wstęp jest oczywiście wolny i spotkacie się tam oczywiście z profesorem Jerzym Hausnerem, ale również naszym specjalnym gościem, profesorem Butem z Uniwersytetu w Amsterdamie oraz przedstawicielami naszego najnowszego OS-owskiego partnera, czyli pracodawcy RP. Następnie OpenAI's Economy Summit przenosi się do Nowego Sącza i tam będzie rozmowa o turkusowej firmie. Turkusowe firmy to firmy, które charakteryzują się całkowicie demokratycznym systemem zarządzania. 18 maja jest to dzień przed sympozjum i dlatego kolejnego dnia z Nowego Sącza otwarte oczy przenoszą się do Zakopanego na pierwszy dzień sympozjum GAP. Gospodarzem pierwszego dnia 45. sympozjum GAP będzie dr Bartłomiej Biga i on razem z zaproszonymi gośćmi przedstawi Wam cztery case'y czterech potencjalnych firm idei i to Wy będziecie musieli ocenić i skrytykować albo docenić działania danej firmy w obszarze budowania wartości. To nie wszystko. Na koniec dnia planujemy dla Was gościa niespodziankę i wykład mistrzowski, a wieczorem wszyscy wspólnie bawimy się podczas Biesiady Góralskiej, na której gościem specjalnym podczas nocnego śpiewogrania będzie Andrzej Sikorowski. Drugi dzień sympozjum GAP, czyli 20 maja, poświęcony jest spółdzielczości. Rano tradycyjnie zaczynamy od wycieczek, a później spotykamy się z gospodarzem dnia Joanną Brzozowską-Wabik, która jest członkiem zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. To oni są partnerem drugiego dnia sympozjum i to oni zapewniają Wam atrakcje, które są związane z poznawaniem spółdzielczości od podszewki. Nie tylko tej starej formy spółdzielczości, ale przede wszystkim tych nowych spółdzielni, które potrafią na siebie zarobić. I co więcej, jestem przekonana o tym, że część z tych firm nawet nie podejrzewaliście, że właśnie w sposób spółdzielczy prowadzą swoją działalność. Wieczorem Agencja Artystyczna GAP zaprasza Was na spektakl Słownik Ptaszków Polskich w reżyserii Krzysztofa Materny z udziałem Doroty Rabczewskiej, która była gościem niespodzianką na 44. sympozjum GAP. Po wspólnych emocjach teatralnych, jak zwykle kończymy sympozjum dyskoteką i zabawą do białego rana. Bijemy rekordy. Moi drodzy, bijemy rekordy koniecznie na 45. sympozjum GAP, do której będziecie się bawić? Mam nadzieję, że do wczesnych godzin porannych. Wracając do ekonomii otwartych oczu, pamiętajcie o tym, że możecie namówić swoich znajomych, żeby uczestniczyli tak samo w OpenAI's Economy Summit, które odbędzie się 3 czerwca w Lublinie. Trochę wybiegliśmy już do czasów czerwcowych, ale termin się zbliża, a może Wy będziecie chcieli zwiedzić Lublin i przy okazji spotkać się z nami tam na miejscu, zakładając nasze turkusowe okulary. I z pierwszego tygodnia czerwca wracamy z powrotem do pierwszych dni maja. Tym razem zaproszenie od Koła Naukowego GAP na szczególne wydarzenie, do którego przygotowywali się przez cały rok. 9-10 maja konferencja Koła Naukowego GAP, której tematyka poświęcona jest zagadnieniom najbardziej Wam bliskim, bo związanymi z przyszłością ludzi młodych. Konferencja odbywa się w pawilonie C, a jej nazwa to Przestrzeń dla Młodych. Oprócz normalnych paneli, które są prowadzone przez członków Koła Naukowego GAP, koło zapewnia też Wam warsztaty, wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach konferencji jest wolny, a co ważne, w trakcie konferencji odbędzie się wielki finał Ligi Debat Oksfordzkich. Nie wiem, czy kibicowaliście, mam taką nadzieję, że kibicowaliście drużynom, która do tej pory startowała w Lidze Debat Oksfordzkich. Już 10 maja to Wy o godzinie 13:05 podczas konferencji możecie zdecydować, która z dwóch drużyn wygra 4. Ligę Debat Oksfordzkich, a tym samym pojedzie z nami na 45. sympozjum GAP. Do zobaczenia w pawilonie C. Kończy się konferencja 10 maja i 11 maja do 14 maja trwają Akademickie Mistrzostwa Polski w debatach oksfordzkich. Tutaj organizatorem jest nie tylko Koło Naukowe GAP, ale tak samo Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej. To oni czuwają na Uniwersytecie Ekonomicznym nad przebiegiem Akademickich Mistrzostw Debat. To będą prawdziwe emocje, dlatego że drużyny to nie tylko nasze drużyny akademickie z naszego Uniwersytetu Ekonomicznego, dlatego musimy przyjść i trzymać koniecznie kciuki za drużynę naszą gapowską Koła Naukowego GAP, która będzie tam uczestniczyła. Chcemy Wam przypomnieć i poprosić Was o śledzenie wszystkich kanałów na mediach społecznościowych Strefy GAP, zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak i na Snapchacie oraz koniecznie o polubienie na Facebooku Sympozjum GAP. Mam nadzieję, że jedziecie na sympozjum, sprawdźcie swoje skrzynki odbiorcze i polubcie
naszą strefę facebookową, żeby być na bieżąco i z programem, i z naszymi gośćmi. Oprócz tego przypominamy Wam, że jesteśmy też na kanale YouTube. My jako Telewizja GAP, my jako Strefa GAP zapraszamy Was do tego, żebyście oglądali nasze materiały, a naszych wykładowców można słuchać w środę w Radiu Kraków w programie O tym się mówi. Do zobaczenia!